makijażowy, ale nie chciałam, żeby to było jakieś, wiecie, super postawienie na oko, tudzież na usta. Chciałam, żeby skupić się w tym filmiku całkowicie na twarzy, a więc będziemy dziś malować swoją twarz tak, żeby żadna niedoskonałość nie wyglądała zza tego makijażu. Będzie to więc tak zwany full coverage makeup tutorial, jak widzicie w opisie, plus jedna nowość, którą bardzo chciałabym przetestować dla Was. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak stworzyć taki full coverage makeup, po którym będziecie wyglądać, jakbyście mieli, jak już jesteśmy tak w angielskim, po którym będziecie mieli baby face, to zapraszam do oglądania dalej. Dobra, przede wszystkim powiem Wam, co już nałożyłam na twarz. I nałożyłam Sanozon krem do opalania z SPF 20, naprawdę bardzo tanie, zaczynam go testować i jest w miarę okej. I nic poza tym na twarz nie nakładałam. I przejdziemy do podkładu. Podkład oczywiście dość kryjący, jak ma być to full coverage makeup, no to niech już będzie ten full coverage. Ja sobie użyję Revlona Colorstaya w odcieniu 150 BAF, ponieważ na razie tylko taki jest dla mnie odpowiedni, ale oczywiście jeżeli chcecie, macie ochotę, możecie też użyć chociażby MACa Studio Fix bądź Pro Longwear, które są bardzo kryjące. Jeżeli lubicie, to fajny jest, może okazać się fajny dla Was Stay Matte albo z Rimmela, albo Estée Lauder Double Wear, które też są bardzo kryjącymi podkładami. Co tam jeszcze jest takie kryjące? Tak mi się wydaje, że jeśli chodzi o takie dość fajne, kryjące podkłady, to by było na tyle. Mój kolor z tej ostatnio się coś dziwnie kończy. Ubolewam nad tym niemiłosiernie, ale widziałam, że w sekrecie urody są za 29,90, coś takiego. Wybaczcie oczywiście standardowo te zmiany świetlne, ale nie nagrywam przy lampie, więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I dobra, mam tutaj podkład i nakładam go sobie oczywiście na całą twarz. Jeżeli chcecie, tudzież widzicie taką potrzebę, to możecie też pod to wszystko nałożyć sobie jakąś bazę fioletową czy zieloną. Ja fioletowym, szczerze mówiąc, nie ufam, ale zielone sama stosuję i wiem, że są naprawdę fajne i godne polecenia. I ja mam bazę zieloną z Catrice, którą dostałam od Ani, serdecznie pozdrawiam. I powiem Wam, że sprawdza mi się naprawdę bardzo fajnie. Możecie też użyć zielonego korektora z NYX, bo on też jest bardzo fajny, tylko z tym korektorem jest o tyle ciężka robota, że jest bardzo treściwy i czasem ciężko mi się go rozciera. A z bazą na szczęście tego problemu nie ma. Chociaż baza oczywiście mniej kryje te czerwone rzeczy, partie naszej twarzy. Kiedy podkład mam już tak w miarę, powiedzmy, nałożony i wyglądał jak trup, to możemy przejść do kamuflaża. I to oczywiście u mnie będzie kamuflaż z Catrice. Jakżeby inaczej, tani, a dobry 010 Ivory. Ja jestem akurat w takim odcieniu. I jak widzę jeszcze jakieś niedoskonałości, przebijające się czerwone rzeczy, tudzież coś takiego, to po prostu wklepuję go sobie palcem. Nie robię tego żadnymi innymi pędzelkami czy czymś takim. Po prostu wklepuję go palcem. Wydaje mi się, że on wtedy ładniej łapie kontakt z podkładem. I to się ogólnie lepiej przyjmuje i lepiej wygląda. Oczywiście o tym korektorze chyba już nic nie muszę mówić, bo jest tak znany i tak lubiany, że po co? Ale nie radziłabym go nakładać pod oczy. Mam też zamiar wypróbować ten kamuflaż płynny z Catrice. Dajcie znać, jeżeli go macie, jak on się u Was spróbuje, bo jestem go też bardzo ciekawa, a nie mogę dorwać w ogóle tego jaśniejszego odcienia. Kółko jest u mnie wykupione. Radziłabym też, jeżeli nie macie doświadczenia z tym kamuflażem, nie używać go zbyt dużo. Wystarczy tak kilka razy poklepać go palcem i doklepać tam, gdzie widzicie jakieś przyświtujące niedoskonałości. I to naprawdę wystarczy. Nie masujcie go tak, bo potem jest tragedia. On może Wam delikatnie spływać w ciągu dnia, jeżeli nałożycie go za dużo. I ja bym to tak zostawiła i teraz przechodzę do korektora. Oczywiście pod oczy, bo jak widzicie... jest zabawnie. I standardowo to jest mój L'Oreal True Match. Ja go uwielbiam. Oj, przepraszam, to jest Perfect Match. Już się tak przyzwyczaiłam do tego podkładu True Match, że nawet na korektor mówię True Match. To jest Perfect Match. W odcieniu 1 Ivory, bardzo ładny. Bardzo fajnie kryje, już Wam zresztą o nim mówiłam. I robię sobie takie coś. Oczywiście też nakładam go na nos i na brodę oraz czoło. Nos nakładam go dlatego, że później mi fajniej ten nos konturować. Biorę sobie mój upaćkany pędzelek z Zoe V104 Buffer i ja po prostu takim dużym, wielkim pędzlem rozcieram sobie korektor. Przypudrujmy to wszystko
wszystko, żeby nam w ciągu dnia nie zlazło z twarzy. Ja mam tutaj puder Revlona Color Stay. Bardzo, bardzo go lubię, bo on jeszcze dodatkowo daje delikatne krycie. To nie jest jakieś, wiecie, krycie typu Color Stay, chociażby podkład. Ale oczywiście ten puder też fajnie niektóre rzeczy nam może zakryć. I używam do tego pędzla Kabuki z Katis. Wiem, że wiele osób zaraz tutaj powie, że przecież to jest taki wielki pędzel, jak ty sobie tam docierasz w okolice pod oczami. Ale powiem wam, że dobrze mi się z nim współpracuje. Jedyny jego minus jest taki, że strasznie długo schnie, ale to dlatego, że no wiecie, jednak ma tyle tego włosia, że to nie jest takie łatwe wyschnąć w parę sekund. A propos fajnych pudrów, to oczywiście zdecydowanym ulubieńcem jest dla mnie też PS puder ryżowy, ale jak na razie ten Revlon Color Stay mnie zachwycił, więc używam go cały czas. Jeżeli chcecie coś o nim więcej wiedzieć, to zapraszam do moich wcześniejszych filmików, bo troszeczkę o nim gadania było, także linki wszystkie podam wam na dole. Jeżeli chodzi o konturowanie i ogólnie wykańczanie twarzy, to oczywiście też zapraszam na mój wcześniejszy filmik. Powiem wam tylko teraz, zaznaczę, czym to wszystko robię. Do konturowania używam pudru z My Secret. To jest ten Bronzy Powder for Contouring, który bardzo, bardzo lubię. Też możecie o nim usłyszeć więcej w ulubieńcach. Jeżeli chodzi o róż, to jest to u mnie Eveline Cosmetics Satin Blush w odcieniu 04 Bronze Rose. Bardzo lubię go. Również. Też był w ulubieńcach. I również w ulubieńcach był rozświetlacz z Lovely Silver Highlighter, czyli ten w chłodniejszym odcieniu, który jak widzicie już powoli dynkuje. Także jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykańczam swoją twarz, to oczywiście zapraszam was do tego wcześniejszego filmiku. Link do niego też znajdziecie na dole. No i spotkamy się za chwilę na brwiach. Jeżeli chodzi o brwi, to oczywiście będę je podkreślać swoją kredką z Golden Rose i mam ją w odcieniu 402. Ma tutaj fajny grzybyczek, czyli najpierw wyczesuję sobie podkład i delikatnie puder, a potem zaznaczam sobie tą kredką brwi. I później znów przechodzę do tego pędzelka i lekko przeczesuję sobie brwi. I czas na bazę pod cienie. Dziś to będzie mój Color Tattoo z Maybelline w odcieniu oczywiście 93 Creme de Nude. Oczywiście, bo sami wiecie zapewne, że to jest taki najbardziej beżowy, fajny odcień tego Color Tattoo. Nakładam go na całą powiekę. I jeżeli chcecie, to chętnie zrobię wam porównanie jej i Paint Pota z Maca, ponieważ widzę bardzo dużo różnic w przeciwieństwie do innych dziewczyn. Nie wiem dlaczego, może to dlatego, że wcześniej tego porównania nie robiłam. I kiedy tak już sobie kilka miesięcy jej poużywałam, to stwierdziłam, że rzeczywiście te różnice między Maciem a Maybellinem są i są dość widoczne, zwłaszcza właśnie po tych kilku miesiącach. Na początku rzeczywiście nic takiego się nie widzi, się takich różnic między nimi, ale później wszystko wychodzi. Makijaż oka wykonam moją nową paletką z Vibo Neutral Eyeshadow Palette. Tak, będzie to też trochę takie, wiecie, pierwsze wrażenie. Ona oczywiście ma tutaj też lusterko, tak wam je pokażę. Dobra, przejdźmy do tego cienia białego Light Fantasy. I nałożę go sobie wewnętrzny kącik oka i delikatnie na łuk brwiowy. Nie chcę, żeby to był jakiś bardzo mocny makijaż. Jeżeli będziecie chcieli coś bardziej wieczorowego a propos tej paletki, to też dajcie znać w komentarzach, coś takiego na pewno stworzę. Więc przejdźmy do Magic Touch. Przepiękny, świecący cień, taki wpadający w ciemny szampan. I nałożę go sobie na całą powiekę. Nie no, ten cień zdecydowanie ładniej wygląda na powiece niż w opakowaniu. Jest taki delikatny, zostawia taką fajną setynkę, delikatnie gdzieś te drobinki widać, ale no, jest szał. Myślałam, aż wymyśliłam, że na załamanie najpierw wrzucę Peach Cream. Peach Cream to jest ten kolorek. No, Peach to zdecydowanie nie jest, jest troszeczkę ciemniejsze, ale zobaczymy, jak on się będzie sprawował. I całość delikatnie przyciemnię tym kolorkiem Warm Soil. Powiem wam, że jak na razie pracuje się nimi bardzo przyjemnie. Nie będę dziś rysować żadnej kreski eyelinerem, wezmę sobie ten smoky black, czarny cień i pędzelek taki duży, skośny i narysuję sobie kareseczkę tym cieniem. Łapię za mały taki puchaty pędzelek, już też troszeczkę u fali Delony i rozcieram sobie tą kreskę.
Powiem wam, że trochę bałam się tego czarnego cienia ze względu na to, że miałam wrażenie, że będzie się osypywał, ale okazało się, że ogólnie wygląda nawet lepiej niż te cienie czarne ze Slika. Nie wiem, dlaczego do nich mam takie największe zaufanie, ale okazuje się, że rzeczywiście, no, wygląda nawet lepiej od Slika. Teraz przejdziemy do tuszu do rzęs. Oczywiście wytuszuję swoje rzęsy moim ulubionym ostatnio tuszem Volume Million Lashes So Couture i nie będę naklejać żadnych sztucznych rzęs, ponieważ chcę, żeby to był taki dzienny, fajny makijaż. A na usta nałożyłam pomadkę z Golden Rose z serii Vision Lipsticks z tą witaminą E w odcieniu 130. Pięknie wygląda, bardzo ją lubię, super nawilżające pomadki. I krótkie podsumowania a propos tej palety z Vibo, ponieważ jak wiecie lub nie wiecie, to jest właśnie nowość, którą dość niedawno zakupiłam. Powiem wam szczerze, że myślałam, że jest mniej napigmentowane są te cienie, nie będą tak ładnie wyglądały na oku i ogólnie będą wyglądały dość tanio, nie ubliżając Vibo oczywiście, ale miałam właśnie takie wrażenie, że może ta paleta nie do końca zaspokoić moje wymagania, ale okazało się, że jest naprawdę zdecydowanie warta swojej ceny. Warto ją kupić, ma tutaj 15 kolorków, które tak naprawdę są mega neutralne. Wykorzystacie je i do makijażu dziennego, i do makijażu wieczorowego, czy jakiegokolwiek innego. Myślałam też, że to opakowanie będzie jakieś takie, wiecie, bardziej felerne, ale okazuje się, że paletka warta zakupu. Mogę ją polecić z czystym sercem. I tak prezentuje się cały makijaż. Jeżeli filmik wam się podobał, to oczywiście kciuki w górę. Ja was zapraszam do wszystkich swoich wcześniejszych filmików. Zapraszam też na kolejne filmiki. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!